Dawno, dawno temu, za siedmioma chujami, za siedmioma zerkami, w okolicach Głubałówki mieszkał Tomisław Apolonius Curuś Bachleda Faren. Jak ten piecyk z dmuchawą. Pewnego dnia Tomisław wyszedł przed halę i pomyślał: kruca fuks, dość! Ile można wpierdalać łoscypek? Ani to dobre, ani śwarne, a jakie drogie jebane. No i sracka murowana. Choć to gołymi rękami formowane, żeby to jeszcze z krowiego mleka było, a weź tu odróżnij barana od łowiecki. Stąd ten słonawy posmak. Tfu! Ohydne! Co te turysty w tym widzą? Podczas gdy Bachleda zajadał się łoscypkiem, smród baraniego nabiału niósł się po okolicy. Nawet pod wiatr jebało napletkiem. Hej. Pekasy nie wytrzymały. Fetor przepłosł je z terenów lęgowych. Ryby w morskim oku zdechły. A w czarnym stawie zdechły. Niedźwiedź gąsienica obudził się ze snu zimowego i od razu poszedł pod prysznic. Lec to nie od niego tak pojebywało. Niby po kąpieli smród bełta i gówna łostąpił, ale przez to woń łoctówy stała się jeszcze bardziej nieznośna. Lec specyficzny zapach obudził nie tylko misia. Obudził też żądze. Olbrzymie, homoseksualne żądze. Śnieżny kockodan, przez niektórych nazywany też Yeti, dostaje śmergla, gdy poczuje woń fiuta. Hej. Tak się składo, że łoscypek pachnie to samo. Bestia normalnie żywi się łowocami, ale łocet budzi w niej wzpocenie. Tamtej nocy zesła z wierchu na halę, wiedziona zapachem rozporka hej. Nieświadomy niczego Bachleda Faren zajudł właśnie syr. Pierwsze razy posły w dupę hej. Little boy małpy rozdupcył Hiroshimę Bachledy. Potem kockodan założył strapona Big Ben i dzwonił jajami o brodę Curusia. Kosmar małpy trwał kilka dni. Bachleda nie chciał jej puścić. Donosił tylko sprzęty, od których małpie robiły się wielkie łocy. Yeti nie wytrzymał, gdy Bachleda przyniósł słoik. A gdy swój pękł, a Bachleda zakazywał wzywać karetkę, tylko na kozoł nagrywać dalej, małpa zwariowała. I grasuje po okolicy po dziś dzień, a fin ze słoikiem dostępny jest w sieci. Koniec. Taka jest historia kuzyna Patryka Węgla, znanego też jako Dowakin. A imię tego kuzyna to Tomisław Apolonius Curuś Bachleda Faren, pierwszy górnik i ostatni gorol na Głubałówce. Amen. Zatem hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Skyrima! Skyrima, tak, ostatni, kolejny odcinek, nie ostatni, jestem głupi po prostu. Legenda tak na dobry początek zawsze jest dobrym pomysłem, nieprawdaż? Ja tak sądzę, przynajmniej dowiedzieliście się czegoś o... o czym? O kurde, bandity! Bandity! Aj, fucken! Wypierdalen! Ja nie wiedziałem, Jorzech nie wiedział, że tutaj ta stoi. Kurwa, Jorzech nie ma. Ojeju, ona mnie zabije. Jorzech nie ma żadnej mikstury. Halpe. O. Ach, gin szmaciaro. Głupia, ja cię zaraz dojebia. Jorzech ju cię dojebia, ty nawet... Ty głupia dziołcho, nawet nie wiesz, kiedy Patryk Węgiel się wkurwi. Proszę bardzo, właśnie się wkurwił. Ale macie pse jebane, mówię wam. Zdychaj. Jak Bachleda. Łokciem. Dokładnie. No. Także tak. Mamy tutaj naszą kaplicę Azury.
I dowiedzieliście się, że kuzyn Patryka Węgla jest zoofilem. Dzięki niemu Yeti zwariowało i grasuje po górach. Dobra, gdzie to, którędy to? Tu? Tu? Nie. Chwila. Co ja mam tu znaleźć? Wyryj treść w leksykonie. What? Wyryj treść. O skorzystanie tam z magicznego. Aha, dobra, czyli muszę poszukać tutaj tego zwoju, czy. Albo chwila, jasnowidzenie. Tu. Nie ogarniam. Bo tutaj to bym nie chciał spaść. Już prawie. O chuj. Bym sobie spadł. Nie, to raczej nie tu. A tu może? Kurde, ale przez te gadanie ze takim śląsko-górolskim akcentem to mnie gardło aż boli, muszę się napić. Dobra. Wiecie, to takie udawanie chrypy to nie jest takie łatwe. Można sobie tak powiedzieć, tak zdanie dwa, ale jak chce się powiedzieć tak przez dłuższą metę, to trochę zaczyna bolić boleć gardło. Naucz się mówić po polsku, rodak, a nie po śląsku. Mieszkanie na Śląsku ma jednak swoje konsekwencje. Pomniejszy klejnik duszy, kamień. To wezmę. Nie wiem, to tu mam iść? Tam jest jakiś smok. Wziąłbym go i zabił, ale wiecie, no nie chce mi się. Nie wiem, gdzie iść. Tu chyba. Nie wiem, telekineza? Nie, no to raczej tam nic nie da. Trzeba jakoś otworzyć te drzwi. Jak? Gdzieś tu powinno być jakieś przejście. Jakieś, nie wiem, no choćby jakaś dźwignia. Łańcuch, cokolwiek. No ale nie ma. A może się przejdziemy tu? No i wszystko jasne. Tutaj trzeba było zejść, a ja debil, łażę. Dobra. I przepraszam, że ten odcinek jest spóźniony, po prostu no nie miałem sposobności go wcześniej nagrać. Nagrywam teraz, jest 18:45, zaraz wydarzenia, ja nie będę wiedzieć, co się dzieje na świecie. A, odpalę sobie na internecie. I tak telewizji nie oglądam, chyba że Igrzyska Olimpijskie, to oglądam. Dzisiaj Anita Włodarczyk zdobyła złoto dla Polski. I nasze kajakarki zdobyły, czy nasza kajakarka, nie. Kajakarka albo kajakarka, nie, dwie, to kajakarki zdobyły srebrny medal. Albo chyba tak, dwie ich było, tak mi się wydaje. Wezmę ten, a w sumie jest krótki, tego przeczytam. Próbowaliśmy przedostać się przez lodowiec na szczycie, ale nie udało nam się znaleźć drogi na... Wis. Na nawis. A, nawis skalny. W sensie taki śnieżny czy coś. Który zauważyła jak? A może jen? Budowa kładki zakończyła się akurat w momencie, kiedy nadeszła burza. Na początku zamierzaliśmy ją przeczekać, ale z czasem robiło się tylko gorzej. Nagłe przesunięcie lodowca kosztowało życie kilku spośród nowych robotników. Nakazałem wszystkim prędko przenieść się do rozpadliny tyle zapasów, ile zdołają. Udało nam się ocalić większość tego, co mieliśmy ze sobą, jednak stragarzy nie chciał słuchać. Jeden stragarzy. Nie umiem czytać! I podjął próbę przedostania się przez zamieć. Wicher zdmuchnął go z kładki. Smutne życie. Wszystko wskazuje na to, że utknęliśmy to na dobre. Mam jednak coraz silniejsze przekonanie, że to właśnie ja powinnam odkryć tajemnicę tych ruin. No. O tym już wiemy, co się z nimi stało. Śnieżyca ich. Po prostu taka wielodniowa. Oho, to jest dwuręczny. Na pewno. O, mikser uzdrowienia. Nie chcę mi się go brać, bo i tak go nie uniosę. A, no wydrążyli sobie tutaj jaskinię, taką lutnia. Wszystko tu mieli, ale pewnie się zapasy w końcu skończyły. Wnoszę tak. Bo wiecie, no tutaj krew to już widzę, że zaczęło być ciekawie. Znaczy, nie wiem,
krwią żygać już, albo zaczęli się zabijać i kanibalizm. Wiecie, to jest takie opowiadanie historii przez otoczenie. Gdzie to jest? Wiem, że chciałeś mieć wszystko dla siebie, Izarze. Zawsze próbujesz zostawić wszystko dla siebie. Nie, Każity? nie chcę więcej skóry. Jakieś każity tam chyba były. Dobra. Krasnoludzki pająk, tybelski tyryb, krasnoludzki olej, klejnot duszy. O, krasnoludy właśnie były dobrymi inżynierami, a po ich odejściu, wymarciu, odejściu po prostu, nigdy nie zbliżono się chociaż do ich poziomu technologicznego. Oni byli ponad swoimi czasami, ale właśnie nie dało to im predyspozycji do przeżycia. Coś tam jakieś znowu. Pewnie to jest bardzo ciekawe, ale ja nie chcę tracić czasu na czytanie tego. Zatem wybaczcie. Jak chcecie sobie poczytać, to zapauzujcie po prostu. Bo naprawdę, ja nie chcę tracić czasu na takie coś. Gdzieś tu musi być dźwignia. Pytanie tylko gdzie? Chociaż to są krasnoludzkie ruiny. One nie były takie proste. Kamienne siedzisko. Kufer. Żyroskop. Żyroskopy. Wszystko tu jest nietknięte. O kurwa. Jezus, nie jasnowidzenie. Niestety to są roboty, więc tutaj nasze wampirze moce na nic się nie przydadzą. Okej. Kurde, jadłem przed chwilą hot doga. Taki niedobry był. Mam taki teraz posmak takiego buta. Takiej, wiecie, podeszwy od buta w ustach. Nie dość, że chrypa, to jeszcze posmak gówna. Tędy? No dobra, no idziemy, no. W końcu gdzieś dojdziemy. In pająk. Błyskawice powinny wam dawać bardzo wielkie obrażenia, wszak jesteście tymi robotami, energia, wiecie, przeciążenie, zwarcie, cokolwiek. Kurwa, chciałem pogadać, chamie! A ten nie żył dopiero! Litości powiedział. Powiedział to, jak już się zamachnąłem mieczem. Aha. Z takiej litości. O, cóż. Elfi Helm. Czy on jest lepszy niż ten, co ja mam? A, sprawdzę nawet. Strój. Nie no, pancerz 32. A, bo to jest lekki pancerz. No tak, a ja jestem tankiem. Średnio. Ale czemu on miał elfi hełm, a go nie nosił? Uwolnij mnie. Nie. Będziesz tu siedział. Dobra, muszę coś wyrzucić. Znowu. Różne. Kula harmonii. Aha, to jest to przedmiot do wykonania zadania. Lisia skóra, paski skóry, pochodnia. Tego to nie wyrzucę. Pusty leksykon. Wygląda trochę jak ten. Jak Cube w Half-Life'ie. Albo w Portalu. Nie pamiętam już. Ruda księżycowego kamienia. I tak nigdy nie przetopię. Dobra. Noszę to wszystko, a powinienem... Odtrutka, wezmę to sobie. Obfite uzdrowienie. O. Dziennik Jazira. Nie chce mi się tego czytać. A może jakąś księgę wyrzucę po prostu. A stary zwój waży 20 kilo. Aaaa! Burdur. Chwila, może jakaś broń, cokolwiek. Mam kostur. Powańca. Razy dwa. A weź, wypuść jeden. I tak tego nigdy nie sprzedam.
sądząc po obecnym. Nie no, muszę po tym odcinku iść do... Muszę po tym odcinku iść do białej grani i zanieść niepotrzebny szmelc do domu. Się nie da. Co to jest? No oczywiście, strażnicy. Krasnoludzka sfera. Roboty. Jeb. Tylko jeden? Naprawdę? Krasnoludzki bełt. Bełty wezmę. Metalowa płyta, nie wiem po co. Rubin wezmę. Większy klejnot duszy. Okej. Nie wiem co to jest, ale to musi być, nie wiem, jakieś źródło zasilania, cokolwiek. Jest na piedestale, to widać, musi być to cenne. Dość jakaś patelnia. Jakieś tłoki. Ila klejnot duszy, widzę. Pomniejszy, co prawda, ale, ale. Co to? Wiedziałem! Wiedziałem, że tam będzie ten łatwopalne coś. Jakiś metan tam był, czy coś. Dobra, idziemy dalej. Zagadka rozwiązana. Żyroskop, pająki. No mi też się nie wydawało. Zdychaj! Dobra, wiecie co? Może pierwszy raz użyję czegoś, czego powinienem od bardzo dawna. Mam więcej takich? Nie. Przywołam sobie chowańca, niech walczy za mnie. Jest. Postanowione. O. Dobra. Gdzie teraz iść? Albo tu. To się raczej nie otworzy. Brama nowicjusz. Nie wiem co tam jest, ale to jest nowicjusz, więc... Powinienem to otworzyć. Tak, bardzo. O, o. O, jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. Pęknie mi wytrych. Uff, nie udało się. Dobra, kufer. Uczeń. O, podwójne zabezpieczenia, co? Na szczęście mam dużo wytrychów. A z każdym wywalonym wytrychem zwiększają się moje umiejętności otwierania zamków. O. Mamy pochwyconą klejnot dusz. Zwój zguby nieumarłych. Okej. Okay. O skradanie się. I pierścień srebrny, który możemy sobie zakląć czy coś. Fajnie, kufer, czelarnik. Bardzo fajny staw tu był, wiedziałem. No. Pomniejszej magii, złoto. Spętania duszy! Bierę to. Nie obchodzi mnie, że jest ciężkie. Mamy tu jakiś zaklinacz, czy cokolwiek? Zaklinacz. Wiecie o co chodzi. Dobra, nie no, muszę coś wyjebać. Nie da. Coś, co waży 20 kilo. Sztaby żelaza. Jak będę chciał, to je sobie kupię, czy coś. Zniszczona książka, nie wiem po co. Zabastali. Srebro. To muszę mieć. Skóra łosia. Skóra kota. Rudy. Okej. I dobra. Troszkę wywaliłem. Ale czego się nie robi? Ja muszę mieć ten topór. On duszę przetrzymuje. Musicie wiedzieć, jak bardzo on jest ważny. Nie będę wreszcie musiał łapać tych dusz samymi klejnotami. Będę mógł je sam wysysać. Oczywiście ja ten młot sobie rozwalę, żeby pozyskać zaklęcie, żeby móc go używać później. Pręt ważący 20 kilo. Super. Po co on w ogóle jest? To ja nie wiem. Klejnot duszy, złoto, srebrny wysadzany naszyjnik. Porażenia i dwukrotnie mniej punktów magii.
Kurde, to jest dobre. To wyładowanie. One. Te krasnoludy miały coś. Miały smykałkę do takich rzeczy. Kurwa, ale bym to wszystko wziął i dezaktywował przy zaklinaczu. Ale nie mogę! Muszę. Chwila, ja muszę sobie zapisać. Tu jest. Tu jest, tu jest. Bo ja zapomnę. Chwila, jak się to nazywa? Jak się nazywa ta miejscowa? Alftand. Alftand. Wrócić. Po staw. Tak, ja wrócę tutaj po nagraniu. Jak ogarnę cały syf, ja tu wrócę, ja sobie wezmę to wszystko. To jest bardzo dobre rzeczy tutaj są. Krasnoludzkie ruiny zawsze były w porzo. Zdychaj. No ma. Dobra. Którędy? Kamienne łóżko. Uzdrowienie. Tyle fajnych rzeczy, a ja nie mam miejsca. Trzeba było pakować w siłę. No ale pakowałem. No jest, no. Brakuje tutaj czegoś takiego jak gotiku. Mikstura stałej siły. Coś w tym stylu. Powiększenia. Ała! Ty chuju! Co mnie bijesz? Dobra. Umieraj. Wywar kowala. To coś jest. Jakieś łyżki, kubki. Nic ciekawego. Mam nadzieję, że idę dobrą drogą. A nie jakąś krajoznawczą czy coś. O, tak sądziłem. Wow. Było blisko. Dobra, zdychaj pajączku. One nie są silne. Ani tym bardziej wytrzymałe. Znaczy wytrzymałe trochę są. Chcąc nie chcąc, są jednak z metalu. Miecze im trochę mniej robią, pewnie młoty więcej. Bo to nie cięte. Cięte chodzi o to, żeby się koleś wykrwawił, stracił kończynę. Obuchowe zadaje po prostu obrażenia od walnięcia. To boli, nieważne kogo. I ogłusza przy okazji. Anu coś tam, coś tam. Może jeszcze sobie do tej notatki zapiszę Skyrim. Bo będę do X-Koma próbował wejść. Dobra. Zapiszę się. A, ma automatyczny zapis. Ale taki zapis jest dobry. Tutaj nic. Serena, chodź. Lampy. Krasnoludy były tak bardzo zaawansowane. Tyle lat przed wszystkimi. Dziennik. Spory bez oczu zabrały nas we śnie. Nie wiem, co się stało z braćmi. Zabierzcie mi już, błagam. Te metalowe stworzenia są wciąż blisko, a ja jestem zbyt przerażony. Wpadł w panikę, porwali go i w ogóle. Dostał falmerską strzałą. Czyli tutaj. Albo zastrzelił sam siebie. W sensie wbił sobie strzałę. Albo mamy tutaj towarzystwo. Wejdę tu? Powinienem wejść. A teraz co? Dobra, nieważne. Tutaj było tylko ciało. Tutaj mógł oberwać strzałą, wylało mu się krew, pobiegł tam i się wykrwawił po prostu. O ty chuju! Ach, zdychaj! Metalowa gnido! Nie, nic, nic. Przez przypadek. Nie chcę, nic. O co chodzi? Nie, nic, nic. Dobra, ja tu już widzę, że ten pajączek nie jest dla nas fajnie, przyjaźnie nastawiony. Postanowione. Idziemy dalej. Życie mi się odładuje i w ogóle. Kto tam jest? Siedzisko. Myślałem, że jakiś guzik czy co. Ty idziesz? Po co ty tam idziesz? Serena, wracaj.
Tam nie ma nikogo. A jeżeli jest, jest zbugowany. O hol... Jaki fuks! Ja jebie! Pożywienie, zwoje, ale... Mikstury! Krwi, nie. Obfite uzdrowienie. Przy okazji szybkie leczenie. Jeszcze raz? A jączek. A ja dalej walczę tym mieczem od srebrnej kuźni. Ajajaj. Ten miecz będzie mi towarzyszyć chyba do grobu. Dobra, jest, dźwignia. Okej. Serana pewnie walczy tam z tym zbugowanym gostkiem. Nie powiedziałbym, żebym jej potrzebował za bardzo. No! O, cześć Serana. Powstrzymałaś gościa? Ja pierdziele, tu jest całe miasto. A teraz nie żyje. Widziałem jego ciało. Z wbitą elfią strzałą. Aha, ona go ożywiła. Nie no, jak tak to spoko. Myślałem, że jakiś duch jego tu się pałęta czy coś. Kokony. Jajocha... czegoś. Zamek uczeń. To powinienem móc tego... otworzyć, dokładnie. Zaraz będę miał awans! Normalnie. 14 level! Zbliża się. Umieraj. Rama ekspert, tam są jakieś fajne miksturki i hełm! Ile? Może wreszcie się uda. Ja tego za chuja Chiny Ludowe nie otworzę. Ale mam nadzieję, że to podziała. W końcu to sprężone powietrze. No, także tak. To działa jednak na drzwi. Chwila. Czy ja mam jakąś miksturę otwierania zamków? Cokolwiek? Nie wiem w ogóle jak te mikstury mogą działać, ale... nie wiem je to oceniać. Przywoływania, wigoru... niewidzialność, premia do kradzieży kieszonkowej. Nie, nie. Odstrutka. Działania trucizny. Nie. No dobra, no to spróbujmy to otworzyć. Dobra, mam dużo wytrychów. Nawet nie poruszyłem tym. Okej. Tutaj nie rozwaliło mi wytrycha na starcie, więc... uznam to za sukces, że gdzieś tutaj jest zapadka. Dobra, jednak to jest bezsensowny pomysł. Nigdy tego nie otworzę. Nie przy obecnym poziomie otwierania zamków. O! A jednak po tej stronie. Troszkę bardziej. I udało mi się! Jestem w zajebisty. Dobra. Mam awans, mam awans. A awans od razu pójdzie w kondycję. Potrzebuję więcej tam udźwigu. Dobra, zaklinanie. Nie mogę chyba lepszych, co nie? Dodatkową magię do doładowania. No może. Ciężki pancerz. Atak bez broni. I masz na sobie pancerz. To już mam. Wymaga 50. To nic tutaj po mnie. Blokowanie to średnio. Broń jednoręczna. Coś mogę tu sobie ulepszyć? Ataki dwiema brońmi. To nie. Tutaj coś jest. Użycie obu rąk. To nie. Mam 57. To średnio. Okrutne uderzenie. Stojącej.
Szarża. Świetnie. Dobra, krasnoludzki hełm. Powiedzcie mi, że on jest lepszy. Bo jak nie, bo ja tu głównie dla niego. 33. A mój... O, 33. Porządny. Jakbym go ulepszył. Ale ulepszenie krasnoludzkich... Wziąłbym... On nie jest też... Jebać. Jebać go. Wyrzucę. Nie będzie mi tu zapychał mojego dodatkowego udźwigu. Całe 5 kilo. A, gdzie ten... Kry, krasnoludzki hełm. Puść. Niech dalej tu sobie stoi. Przynajmniej awans dostałem. Nie chcę. Nie chcę. Zamknięty pokój. Otwieranie zamków mi się wzrasta. Super. Kufer mistrz. Nie, no tego to już w ogóle nie otworzę. Mógłbym w sumie... Rozwali mi... To nie ma sensu. Dobra, idziemy dalej. Kufer. Co tu? Gdzie ja mam iść? Tu? Chyba tu. Dobra, to idziemy. Albo nie. Okej, czyli wybrałem sobie drogę krajoznawczą, tak? Aha, nie, dobra, tu tutaj chyba muszę zejść bardziej. Nie widzę tutaj dogodnego miejsca. Parkour! O, Serana, dlaczego zeskoczyłaś na sam dół? Jakaś orczyni. Jakieś pary wodne. Jakieś mikstury. Nie wiem, pajączek, jak żeby inaczej. Dobra, stykaj! Którędy teraz? Tutaj jest rozjebane. Jeżeli się okaże, że zeskoczenie tutaj było głupie, potnę się. Odnoszę takie wrażenie. Tutaj? Będę musiał się wczytać. Dźwignia. Wezmę ją, bo zawsze, wiecie, dźwignia. Nie patrz na to. Chyba, że muszę zejść na dół jeszcze. Bardziej. Może tak być. A tam coś się czai. Jakiś niziołek. Chwila, chwila. Tu jest zejście. Co tam jest? Palmer. Dobra. Ja cię pobiję. O, o, o. Chwila, chwila. Nie zabijajcie go. Ja chcę jego duszę. Broń, broń, broń. Gdzie jestem? Spętania duszy. Dusza złapana. No i fajnie. Fakt, że to jest broń dwuręczna. Dlatego ja chciałem go pobić jednoręczną, bo na niej się najlepiej znam. Broń. Tutaj tak, daj go tu. No. Na tym polegało, żebym złapał sobie duszę. Chociaż w sumie mógłbym też... Nie zabijaj go! No mówię, nie zabijaj go! Dobra, wracaj. Dobra, spadłeś. Kto tam jest? Nieważne. Co? Aha, tu, dobra. Ślizgacz. Zawsze to jakaś dusza. Dobra, zdychaj. Wampirzy uścisk. Aha! Wreszcie się nauczyłem z tego korzystać. Chwila, gdzie jest ten powrót zmarłych? Brakuje mi magii. Stawaj i walcz. Dla mnie.
Dobra. Niezbyt wielkie zagrożenie. Może dzięki temu... A, w ogóle mam jakąś cechę do rozwinięcia? Nie. Woda. Ale! To by było... Dobra, nieważne. Wyssę ci całe życiu. Nawet się nie spojrzysz. Okej. Proszę umierać. No i zabiła go i za... No zabiła ich i nie wyssałem ich dusz. Za bullshit. Dobra, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ludzie, dla tego odcinku. Zatem dzięki wam serdecznie za oglądanie, widzimy się już jutro. I dalej czekamy na... Wiem, że czekacie, ja wiem. Ale dalej czekamy na Europę. Już jest prawie koniec. Będzie niedługo, przysięgam. W tym tygodniu. Pa!